Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest szalony dzień. Dzisiaj gotujemy, robimy deser truskawkowy z okazji pełni truskawkowej, żeby nam się dobrze działo i leżyło i było cudownie. Po drugie, ja teraz jeszcze na kamyczki, bo tak przesiedziałam, przeanalizowałam, przypatrzyłam. Jest jeszcze kilka rzeczy, które chcę kupić. Kamyczki, proszę. Dobra, to się schyla. A przygotowuję, słuchajcie, Oreo, bitą śmietanę do deseru. Będzie się działo. Załączamy się za 20 minut pod prąd. Tu jest nie pod światło. Dorota jeszcze robi babeczki, bo chciałyśmy wziąć do księgowej. Dokładnie. Tu nam się kiełki robią. Fit Wege Wiśniewska. Także będzie jutro na śniadanie. No i jak zwykle szalony dzień, bo tak pomyślałam, jeszcze chciałabym koral, może labrador, może jeszcze to, może tamto, może owo. Teraz człowiek tak poleżał, pomyślał. No, poleżał, pomyślał. Dobra. Dobra, no to zaczynamy. Zaraz będzie gotowanie. Oczywiście na Instagramie sobie zobaczycie, jak będzie gotowanie. Bo resztę to będę tu nagrywać. Wygląd profesjonalny musi być. Fartuszek zapodany. No, jak będę mielić, to nie poplamię kieszonka na kamienie. No właśnie, kroksy, ale to już nie patrzcie, to tylko kroksy. Słowianka gotowa do truskawek. A profesjonalny statyw wygląda w ten sposób. Tadam, stołek, wazon, podstawka, telefon. Tam jest profesjonalny statyw, ale jest daleko od stołu i nie widzę, co piszecie. A muszę, bo inaczej się uduszę. Także o. Dorota poza wizją robi jeszcze babeczki z truskawkami i z borówkami. Już bardzo powaga. Trzeba jakoś księgową odobrukać. Tak. Tak to wychodzi. I żeby nie było, że my na puste żołądki, proszę bardzo, Dorota smacznego. Nasza najlepsza Dorota na świecie. Najlepsza Dorota na świecie ugotowała zupę. Najlepszą na świecie. Najlepszą na świecie. No. Idę jeść, bo to... O, czekaj, mięsko to muszę połączyć, widzisz? Ja... A, patrzaj, mięsko, ja tutaj filmuję ja tu sobie gazu, surówkę, gazu. Bo to już powoli z tyłu się zapełnia kolejnymi rzeczami, zupa zjedzona. Surówek. Miam, miam, miam. Czekajcie, zobaczcie teraz tak, jeszcze burak. Z prażonym. Prażony słonecznik i burak na surowo. Czegoś takiego jeszcze nie byli. No to będzie. Oj, czuć, że prażony, faktycznie. Hmm? Czuć? No, po zapachu. No, normalnie jakiś ten, że się roztopiło, że mięsko i że w ogóle. Pych, jota. Zwalniaczek, a tu mamy pieczarki z duszonym mięskiem, tak? Mielone, mielone, duszone, mielone. Mielone. A mielone, faktycznie. Mielone, zgrillowane. Nie wiem, jak to wyszło. Smacznego, będziemy kończyć. No, słuchajcie. Hej, hej, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest szalony dzień. Czekajcie, zgaszę świecę, taką nierytualną, bo wychodzimy z domu, ponieważ przyjeżdża do nas jeden jednorożec. Będziemy robić selfiaki, będziemy robić inne ważne, dziwne rzeczy i będziemy, trzeba po jednorożce pojechać po prostu z tej wsi na przystanek. Więc będziemy przystankować i mam nadzieję, że jednorożec da się sfilmować. Jak się nie da, będziemy zmuszać. Ale w każdym razie lecimy. Jest po kawie z wróżką. Ja jestem w totalnym biegu, bo mam kupę rzeczy do załatwienia od dentysty po różne dziwne inne sprawy, więc naprawdę. No ale w każdym razie do biegu gotowi. Start. Jesteśmy na przystanku. Ścigałyśmy się z czasem, ale jesteśmy pierwsze. Ja chciałam powiedzieć, że jesteśmy na czasach. W tych kuralskich lasach. A tak wygląda przystanek. Kiedyś to był cały plac, a tak jak jest zbudowany ten meblowy, to ten cały plac był przystanków, teraz jest tylko jeden. Było 6 stanowisk. Tu był kominiosz, o jest jeszcze. Tam była poczekalnia,
A teraz jest jakiś świat zdrowia. No proszę. Poradnia dietetyczna. Uciekajmy stąd. Idziemy stąd. Uciekajmy, alpunku. Dobra, czekamy na Malgorę. Zobaczcie, jak to wygląda z daleka. Już jest jakieś wielkie pudło z jakimś jednorożcem. Już to jest nienormalne. Nienormalne. I mamy jednorożca. Juhu! No, nie ma jak smutek był. Boku, dzięki. Nie chciałabym rozerwać. Nie no, no to jest do rozerwania. Mamy ją. Jednorożcową gwiazdę. Od razu z prezentami. Jeszcze kawy nie dostałam. No już, no już zadatek dała za kawę. No. A nie wiadomo, czy będzie jej smakować. Nie no, chyba z ekspresu zadziałam. Nie, nie śmieję. Jest. Wow. A ostatnio nawet patrzyłam, nie? Na taki bardzo podobny. Tak. Zobaczymy. Wow. O, ładnie będzie. Tak. Tam no, na ławę, fajnie. Tak, tak, tak. Tam mamy, tam, tak. Tam mamy ławę. Wow, piękne takie, te liście paproci. Ładnie, piękne. Liście z Lorien. A dobra, niech będą z Lorien. Ławę właśnie. Pięknie. A ja tu dostałam. Teraz ty będziesz rozpakowywać. Myszkę. No właśnie, siadaj sobie, kochana. Siadaj, kobietko. Ja co, tylko weźmę. Chcesz coś zimnego do picia najpierw? Czy niekoniecznie? Zimnego? Tak, poproszę. Tak. Już. Tak. Teraz Dorota. Oj. Prostować, bo ja to i ten już 2 tygodnie prostowałam. Oj. Bo te Chinole przysłały to w takiej paczce. Aha. Takiej, dosłownie. Genialne. Się boję. Ty musisz nam dokładnie pokazać, wiesz co, obrusowego, żebym ja miała cokolwiek na zmianę. Bo... Ale tylko jak ja szukam, ale są cienkie, ale właśnie, że nie ma. Ja to zobaczyłam. Ja mówię, ale wiesz, że ono jest idealnie o centymetr krótszy niż zasięg kamery. O centymetr i no. Wygląda cudownie. A Agata po prostu do mnie napisała w ten dzień, co no, ty no, no. Właśnie. No, ale naprawdę, wiesz co, taki jak taki, ale żeby tam jakieś... Ale grube, bo myśmy... My mamy, ale są takie... A to nie chodzi o wygląd, bo nawet gdybym ja miała mieć tylko z pentagramem, dla zmiany, ale nie wiem, jaki jest ten, bo my mamy i są tak cienkie obrzydlistwa, że to takie... Chyba tak. Miał ten jeden opisany, tylko jakiś grubszy. No, tylko ten jeden. No, to żeś tak trafiła, bo on po prostu się przykleja do stołu. Karty mi potem nie latają. No. A mi się tak spodobało. A tak jak co miesiąc zmieniała ten... A nie będę zmieniać, na co zmienię teraz już. Co lepszego zmienię? No, ale no, no, no. Czasami się zdarza taki szczał. Tak, że po prostu jest idealne. I mówię, jakby był taki grubszy, to kurde... Normalnie będzie zielony materiał. Mam nadzieję, że teraz już nie będziesz miała koszmarów. Nikt cię nie będzie nawiedzał. Aż się boję. Nas mnie nawiedzili. A. Ktoś mi powiedział, że kamieni nie wyczyściłam. Dlaczego ich nie wyczyściłaś? No właśnie. O, ja też robię takie. No. Dlaczego ich nie wyczyściłam? Bo dopiero z domu wróciłam, jeszcze nie miałam kiedy taczki załadować. A ja mówię, ale co ty chcesz? Nie wyczyściłaś kamieni, wstań i wyczyść. Ja mówię, nie, ja wolę spać. To sobie rozerwij, bo to jest nas szybki, wiesz? Nie, już to jest lepiej. Materiał sobie też wykorzystać. My wszystko wykorzystujemy. On jest co skleja. No, on się skleja. A tu jest jeszcze paczek, jak powiązane. Tu jest jeszcze powiązane. Ten film będzie długi. Becik. Becik, tak. Fajne. Tylko pytanie, to jest naścienne? Nie. Na podłożne. Na podłożne. Nie zaglądaj, tylko najpierw sobie. Nie, ja nie tego. Nie zaglądam. Ja zaglądam. Aaa, już coś widzę. To by trzeba było mi kota pozwolić. Proszę, rozłóż się tak, żeby było... No będzie się prostować, no. Tutaj ten, super. Piękny. Piękny.
Ciężkie te. No będziemy prostować, co? Będziemy. Ja już się ładnie wyprostowałam. Wow. Kurczę, ale wiesz, to niby jest na podłogowa, czy by to na ściennie nie wyglądało. Może tak, do biura przy biurku. Nie, bo mało będziemy patrzeć. Tutaj lepiej. No. Coś wymyślimy. Wiesz, jak ładne, to... No. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję. Niech się prostuje już, zostaw. Będziemy omijać. My jak my, ale koty. Koty to zaraz to sprawdzą pewnie. Czekaj, bardziej w pokoju położę. No. Kuśnij to. Ja czuję się jak na tym na żywo hol zakupowy. Bardzo mi dobrze. Proszę bardzo. Ja to mam otworzyć? Chyba nie. Nie. Ja nie będę tego otwierać. Nie? Dlaczego nie? Ładnie zapakowane to wszystko. Bez siana, co prawda, to już nie to samo. Ale... To już nie jest to samo. Tylko nurkują. Pokaż Państwu. Ale w ogóle torebka. To jest torebka po to, żeby Dorotę zmieścić w niej. Tak. Ratanko! Ratanko! O, i jest ulubiony bukiet. Bukiet tak. Waży. Jak się patrzy. O, matko. Ale to nieprawda. Jeśli tak, ja czasami ląduję w koszyku Biedronca. Ładne? Jeszcze jest coś. Jeszcze dwa zanurzenia albo jedno, dobre. Może tak sobie. Nie będę się wybijać. A czy tu? To jest, ta torba to jest tak jak kartka od Diaboliny. Aha, tak, kartkę no, dostałaś, taką samą tak, wielką. No. A listonosz jak przynosiłam to oczami. A my zawędrowałyśmy do wiejskiej chaty i w takich pięknych okolicznościach przyrody będzie obiadek. Tu są mniej piękne, tu są piękne. Piękne są, te kwiaty ładnie wymalowane. Dorota mówi, że dziecko nakarmione. No tu są takie o, porcyjki malutkie. Proszę bardzo, Dorota mojej jeszcze nie ma. Ale o. O, porcyjkę mamy. Incepcja. Inception. No. O, proszę bardzo. I suróweczki. I suróweczki są. I odstawiliśmy Malgolę na miejsce. Zaraz ruszamy. 3, 2. 1. A teraz dworzec w Łasku, a my tamtędy i z powrotem, i z powrotem, i z powrotem lecimy. A za to dzisiaj bubble tea z kolorowymi kuleczkami. Proszę bardzo, kolorowe kredki, pudełeczko nasze smacznego, a to ja. Pozdrawiam Malgola, tutaj nie zdążyłyśmy. Ups. A w dzisiejszym outficie czuję się jak w dzwoneczku. Jestem dzwoneczkiem. Dosyć krótkie ten, ale z tyłu jest radykalnie długa, więc tutaj akurat nogi. Myślę, mogę pokazać. No właśnie, i taka malinkowa, a do tego biżuty z miedzi, pierszczonek, jeszcze nie umalowane. Idziemy zobaczyć, co Dorota robi. Dzwoneczek. Szukam, gdzie są, żeby wam pokazać. Tu wiszą, ładnie powiesiłam, żeby było. Bardzo. Tu musisz z tej strony, tak, bo tak zawiało. Są. Powiesiłam ładnie. Kolejne. Wody się wraca troszkę. Kolejny artefakt. Jest. Proszę bardzo. Taką bimbałkę powiesił. Bo to przynajmniej wiesz. No, cień to jest. Troszkę potem. No to tak to wygląda.